To jest właśnie nagranie wprost z tej sesji. Mamy 6 aktorów, widzieliśmy ci pozy i biegają. Nie sugerujcie się ich sylwetkami tutaj. To tak naprawdę nie mamy tam żadnych bliźniaków ani trojaczków, nie. To są zupełnie przypadkowe osoby. I jedna kobieta. Jak zwrócicie uwagę... przepraszam, że pani się w sposób wrażony, nie miałem tego na myśli, ale chciałem zwrócić uwagę na to, jak postać kobiety, tam właśnie mąż liderze się porusza. Po prostu to bardzo dobrze wychodzi na mock-upie i mock-up jest bardzo dobrą szkołą dla wszystkiego rodzaju animatorów, którzy wchodzą właśnie w świat animacji. Ponieważ tam mają kawałek ułożone różnice, kiedy się rusza facet, który się rusza bardzo prostokątnie, mniej więcej tak. A kobieto, która się rusza tak. No, naprawdę, jeśli macie dostęp do jakichkolwiek darmowych źródeł z mock-upem, to ja prowadzić polecam i przejrzenie i zwrócenie uwagi na wszelkiego rodzaju różnice. Ja mam pytanie. Słucham? Chciałabym się dowiedzieć, czy zwierzęta też biorą udział w takich? Zwierzęta mogą brać w tym udział. My tego nie robiliśmy, ale istnieje pewne studio w Czechach, które ma kapowało konia. Gdzie było to pytanie? To jeżeli będzie... Nie wiem, czy słyszeliście pytanie. Koń nie ma takiego oficjalnego stroju, koń ma tylko markery tam, gdzie można nie wiedzieć. Gdzie rozmawiamy ilości kamer? Tak. No żeby zrozumieć cokolwiek, trzeba mieć 3 kamery, to wynika z prostej matematyki. U nas w studiu mamy dostęp do 24 kamer. Są to kamery T160, to jest system dostarczany przez Bajkona. To są w tej chwili najlepsze dostępne na rynku system, z tego co się orientuje. Ale czy jest na przykład jakaś różnica między tym, czy się ustawia te kamery tak normalnie, z kości, czy z góry, czy wyżej do góry? Tak, tak. W ogóle o samym ustawieniu systemu kamer można napisać powieść. Taka jest prawda. W zależności od potrzeb, w zależności od tego, co nagrywamy, kamery ustawia się różnie. Raz mieliśmy na przykład sesję, gdzie klient sobie zażyczył, żeby jego aktor wchodził po drabinie na wysokość 6 metrów. I te kamery musiały to jakoś złapać. Czyli 6 metrów plus człowiek to jest razem 7,5 metrów, co najmniej. No i pod to jednak służy zupełnie inny setup, niż jak mamy do czynienia z taką wysokością do 3 metrów. Chodzi o to, żeby jak największa powierzchnia była pokryta obrazem widzianym przez co najmniej 3 kamery. No i to z tym bywa różnie. No my tu w drodze często doszliśmy do wniosku, że najlepsze jest po prostu okrąg. W niektórych studiach, które nie mają powiedzmy sobie kopulastego kształtu, tak jak nasze studio, tylko taki bardziej kwadratowy, po prostu kamery są umieszczone na dwóch wysokościach po prostokącie i na suficie. To też jest bardzo dobre rozwiązanie i z tego co wiem, daje dość wymierne rezultaty. A czy jest właśnie jakaś duża różnica później w jakości materiału, jeżeli, czy to jest na bazie okręgu, czy na przykład na bazie kwadratu? Tak naprawdę różnica polega tylko w obszarze pokrytym. Nie wpływa na jakość danych. Tak jest zasadnicza różnica. Dobrze, to może... Takie kamery? Proszę? Masz takie kamery? Ile kosztuje nowy Passat? Około 80 tysięcy. No to mamy Passat. Tak około. Jednej kamery. Tak, ale powiem wam, że 24 Passaty robią większe wrażenie niż te kamery. Ale to może być dlatego, że ja pracuję z nimi na co dzień. Rozumiem, że to jest największy koszt całej instalacji. W sumie tak, bo tutaj od dostawcy kupi się cały system. Kupuje się cały system, kamery wraz z okablowaniem tego. Dostaje się jednostki obliczeniowe, do których podpina się te kamery i dopiero z tych jednostek leci sygnał na komputer zainstalowany software. Tak naprawdę bardzo wiele rzeczy jest obrabianych w przeprocesingu.
Między innymi właśnie wycinanie niepożądanych dźwięków, ustalanie, co jest markerem, a co jest szumem. No to wszystko idzie na takie trzy skrzynki rafowe o dość dużej mocy obliczeniowej. Normalny komputer z tym raczej nie poradzi. A jak się nazywa software, który wybiera biorę? Software do mockupu zacząłem z firmy Viper, nazywa się Date. A zawsze się używa markerów w postaci kulek? Czy jakie są rodzaje? No nie spotkałem się z innym kształtem, ale kula przemawia bardzo za to, żeby jej używać. Gdyż odbija promienie na wszystkie strony. Tak, nie przeszkadza, jak aktor się rzuca? Żaden kaskader nie narzekał. Wychodzili opalani, pewnie siniaków, różnie to bywało, ale zawsze szczęśliwi. Nie wiem, po prostu lubię was orientację i tyle, bo co tu dużo mówić, prawda? Ja mam pytanie jeszcze. Co? Znaczy, robimy tak, jak sobie zażyczy klient, tyle, że wiadomo, że jeśli na przykład animacja idzie pod gry, to gry mają swój silnik. No i jednak przygotowanie szkieletu pod gry wymaga wejścia w całą tą infrastrukturę gry. Dlatego my dostarczamy sam szkielet, a już, że tak powiem, wypieszczają tego szkieletu, czyli żeby tam potem nogi nie wbijały się na ziemię i takie inne rzeczy, to już tym się zajmują animatorzy po stronie klienta. My dostarczamy w tej chwili takiego rodzaju dane, albo szkielet z Blade'a, już uważam, że Blade ma bardzo dobry solving, czyli obliczanie tych translacji kości i rotacji na podstawie